Witajcie. Wchodząc do prawosławnej świątyni, jeśli jest ona ozdobiona freskami lub polichromią, zobaczycie wielu świętych, którzy ubrani są w różny sposób. Często kilku z nich ubrany jest w taki sposób, kilku dni w taki, kilku z nich znajduje się na jakimś słupie. Także dzisiaj porozmawiamy o kategoriach prawosławnych świętych, żeby wiedzieć, dlaczego tak oni są przedstawieni. Zapraszam do oglądania odcinka i smacznej kawusi, gdyż najbardziej prawidłowy sposób oglądania tych filmów to jest przy kawie. Na początek trochę teologii. Czym jest świętość? Świętym z dużej litery nazwiemy tylko Boga. Święci z małej litery to ludzie, którzy swoim życiem w jakiś sposób upodobnili się do Boga, żyli bogobojnie i mamy dowody na to, że osiągnęli zbawienie. Złota reguła świętych ojców mówi: Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek mógł stać się Bogiem. Oczywiście takim Bogiem z małej litery. Rozumiemy przez to to, że dzięki wcieleniu Syna Bożego i Jego zmartwychwstaniu człowiek może zjednoczyć się z Bogiem i wejść do Jego Królestwa. Czyli człowiek święty, to znaczy człowiek zbawiony. Skąd wiemy o tym, że tak było? Jeśli człowiek zmarł, będąc w bardzo dobrej relacji z Bogiem, możemy mieć nadzieję, że faktycznie jest w tym gronie świętych. Jeżeli do tego dochodzi kult i cuda związane z tą osobą, świętość potwierdza Kościół poprzez proces kanonizacji, czyli takiego wyniesienia na ołtarze. Nie ma u nas stopniowania błogosławiony i święty. Kościół lokalny może ogłosić świętego, którego kanonizację przyjmują do wiadomości inne kościoły prawosławne, wpisując dzień pamięci danego świętego również do swoich kalendarzy. Święci działają jak takie księżyce, które odbijają boskie światło. Nie świecą one swoim światłem. Nie modlimy się do nich jak do jakichś bożków, ale poprzez cześć im oddawaną oddajemy cześć temu, kto doprowadził ich do tej doskonałości. Święci, skoro przebywają blisko Boga, mogą też wznosić modlitwy za nas, czyli prosimy ich o modlitwę wstawienniczą. W Kościele prawosławnym świętych dzieje się na różne kategorie. Są to apostołowie, uczniowie Chrystusa będący w gronie 12 i 70 apostołów, prorocy, przepowiadający przyjście Chrystusa w Starym Testamencie. Innych starotestamentowych ojców nazywamy patriarchami. Męczennicy i wielkomęczennicy, w zależności od straszności tych cierpień. Ojcowie i hierarchowie Kościoła, po słowiańsku świętitieli. Święci mnisi, po słowiańsku prepodobni. Sprawiedliwi. Do tego grona należą żyjący bogobojnie ludzie świeccy i kapłani, którzy nie cierpieli większych prześladowań. Wyznawcy. Święci, którzy cierpieli prześladowania za Chrystusa, jednak nie ponieśli śmierci męczeńskiej. Szaleńcy dla Chrystusa, po słowiańsku jurodziwi. Rzadka grupa, ale znana. Są to ludzie, którzy udawali wariatów lub nimi byli, ale naprawdę byli ludźmi bardzo wierzącymi i oddanymi Bogu. Na przykład jeden z nich dzięki swemu udawanemu szaleństwu mógł bez większych konsekwencji przemówić do rozumu władcy. Równi apostołom. Apostołowie głosili Chrystusa po świecie, ale nie dotarli w każdy zakątek. Ich uczniowie już tak. Tych, którzy wprowadzili chrześcijaństwo na danym terenie, nazywa się równymi apostołom. Uzdrowiciele i bezsrebrennicy. Lekarze, którzy leczyli w imię Chrystusa bez pobierania opłaty. Inne, mniej znane kategorie, na przykład słupnicy, którzy w ramach ascezy żyli w Bizancjum na takich słupach nad ziemią, lub rekluzi, po słowiańsku zatwornicy, nie opuszczający swej celi mniszej, czy stratilatesi, czyli męczennicy żołnierze. Można połączyć kilka kategorii, na przykład jeśli męczennikiem zostaje kapłan, mówi się na niego świeszczennomuczennik. Jeśli mnich, prepodobnomuczennik. Język polski niestety jeszcze nie zna tych połączeń. I nie mówię tutaj o wyższości języka cerkiewno-słowiańskiego nad polskim, o co oskarżał mnie pewien ekspert, bo wydaje mi się, że za kilkanaście lat te przydomki zostaną w języku polskim określone. Tak jak określenie prepodobny, które coraz częściej występuje w polskich tekstach liturgicznych. Są jeszcze przydomki dodawane do tytułów świętych, na przykład wielki, cudotwórca, teolog, nowy. To do rozróżnienia świętych o tym samym imieniu lub takich, którzy bardzo mocno zasłynęli,
Dodaje się także przydomki od miast, na przykład święty Maksym Gorlicki, a czasem nawet nazwiska, na przykład święty Grzegorz Peradze. Czy nasz na przykład zmarły dziadek może być świętym? Oczywiście, że tak. Kościół ogłasza świętymi znanych ludzi, którzy mogą być przykładem dla wszystkich. Ale ilu ludzi jest świętymi, ale my o tym nie wiemy? To może być każdy. Jakbyśmy się zastanowili, na pewno znajdziemy w swoim życiu kogoś, kto umarł, będąc bardzo dobrym i pobożnym człowiekiem. Do takich ludzi również możemy modlić się o wstawiennictwo. Jeżeli ktoś prowadził na przykład całe życie w grzechu, był cały czas złym człowiekiem i tak może zostać świętym. Takim przykładem jest jeden z łotrów powieszonych na krzyżu obok Chrystusa. Łotr ten w ostatniej chwili nawrócił się, pokajał się przed Bogiem i został zbawiony. Każdy z nas jest powołany do świętości, do upodobniania się do Boga. Lecz to, czy faktycznie zaczniemy żyć według słów Ewangelii, zamiast podążania za trendami dzisiejszych czasów, zależy już tylko wyłącznie od nas. A ja dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Miłej niedzieli i smacznej kawusi.